cały czas jest takie mocne grono laureatów i laureatek wcześniejszych edycji Explory, którzy i które są z nami i są na festiwalu. I mam nadzieję, za chwilę zobaczymy dwie wspaniałe, uśmiechnięte dziewczyny. Są nimi Ania Skierska, która wygrała Explory w roku 2019 i Daria Cisło, laureatka nagród specjalnych na konkursie Explory w 2017 roku. Dzień dobry, dziewczyny! Dzień dobry! Dzień dobry. Bardzo mi miło, że znalazłyście czas, żeby poświętować z nami 10. urodziny Explory. Powiedzcie, co wy robicie, gdzie wy jesteście, bo ja wiem, że ta kariera naukowa to wam tam ruszyła po prostu z kopyta. Aniu. Ja właśnie rozpoczęłam w wrześniu studia w Holandii, w Groningen. No i oczywiście, tak jak mój projekt był związany z chemią, z ochroną środowiska, to dalej podążam w tym kierunku i studiuję inżynierię chemiczną. Jest fajnie? Czy jeszcze nie masz takiego wyrobionego wrażenia, bo to początek? Nie, już mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych i cały czas mogę rozwijać swoją pasję, która, no tak jak tutaj już padło wiele razy, rozpoczęła się w Explory już 6 lat temu, bo dzisiaj, kiedy rano się obudziłam, podliczyłam i to już jest 6. rok z Explory i mam nadzieję, że będzie jeszcze nieskończona ilość lat. Wiesz co, z tymi liczbami to ja mam problem, Ania, wiesz, bo ja cię dobrze pamiętam z tego festiwalu i też jakoś trudno mi w to uwierzyć, że to jest już 6 lat. No nie powiem, że jakbyśmy się widziały wczoraj, bo też bez przesady, no ale parę miesięcy temu. Tak, no ale nie 6 lat. Zasuwa ten czas bardzo, bardzo szybko. W dobrym towarzystwie. Dario, a u ciebie jak to wygląda? Ty też robisz jakieś fenomenalne rzeczy. Ja studiuję biologię morza z oceanografią na Uniwersytecie w Southampton. To już jest mój 4. i ostatni rok, także powoli będę musiała się decydować, co dalej z moją karierą. No ale bardzo doceniam mój czas spędzony tutaj i nie żałuję żadnej chwili, którą spędziłam w Southampton. Tak powiedziałaś, że to jest czas, żeby zdecydować, co dalej z tą karierą. Pewnie masz jakieś pomysły albo kierunki, którymi chciałabyś pójść. Jaką drogę może obrać dziewczyna, która studiuje biologię morza w takim zacnym miejscu i ma takie doświadczenia? Co będziesz robić? No, naprawdę mam bardzo wiele, że powiem, pomysłów i po moich studiach jest zaskakująca ilość rzeczy, które mogłabym robić. Takim pierwszym oczywistym wyborem jest robienie doktoratu, ale ja chciałabym jednak najpierw spróbować swoich sił w sektorze morskim i może pracować jako konsultant albo inspektor, zwłaszcza, że tutaj silnie się rozwijają alternatywne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe, i ktoś po prostu musi tam sprawdzić, czy się krzywda nie dzieje w przyrodzie. No, bardzo, bardzo dobrze. Potrzebujemy takich, żeby sprawdzali, żeby się krzywda nie działa w przyrodzie, bo wreszcie się człowiek zorientował, że tej krzywdy trochę za dużo zrobił. Ja wracam pamięcią do wczorajszego pitchingu, na którym młodzi naukowcy, którzy startują w tej odsłonie konkursu, pokazywali swoje projekty. Wiele z tych projektów dotyczy wód, dotyczy zanieczyszczenia wód, dotyczy dbania o ekosystemy, więc chyba fajnie, że młodzi ludzie w taką stronę właśnie badawczą idą, prawda? Jak najbardziej i to jest bardzo, bardzo potrzebne i tak naprawdę na każdym wykładzie gdzieś jest powtarzane to, że w nas jest przyszłość i że potrzeba tych młodych ludzi, którzy zmienią naszą perspektywę i znajdą rozwiązania ze wszystkich problemów, które przed nami stoją. Dario, to jeszcze jedno do ciebie. Ty jesteś asystentką naukową w National Oceanography Center? Tak, to znaczy mój uniwersytet jest w pewnym sensie częścią tego National Oceanographic Center, mój kierunek, ponieważ większość moich zajęć odbywa się w tym budynku, który łączy ze sobą właśnie mój uniwersytet, Narodowe Centrum Oceanografii oraz wiele innych firm, które, że powiem, dookoła sektora morskiego. I w trakcie moich studiów byłam tam wolontariuszem, a teraz tam pracuję nad swoim projektem magisterskim. No to skoro mówisz dookoła sektora morskiego, to ja bardzo podwójnie cię pozdrawiam z Gdyni. Dzisiaj jadąc tutaj do studia mijałam morze, już nie tak wzburzone jak wczoraj, bo wczoraj rzeczywiście bardzo wiało i było tak niebezpiecznie, ale teraz jednak ta siła od wody idzie. Aniu, wracając pamięcią do twojego Explory 2019, czyli nie tak bardzo dawno, jak wspominasz ten festiwal, jak wspominasz ten konkurs, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły, jak teraz patrzysz na to, co się wtedy wydarzyło z perspektywy czasu? Ja, tak jak zawsze tutaj powtarzam, z Explory jestem bardzo emocjonalnie związana i są dla mnie w pewien sposób rodziną, która przygotowała mnie do takiego świata naukowego, dorosłego. I kiedy patrzę tak z perspektywy już 2 lat, kiedy była Gdynia
Explore Week 2019, to towarzyszyły mi ogromne emocje i pamiętam, kiedy zostałam wyczytana i wyszłam na scenę i miałam powiedzieć kilka słów, to po prostu nie byłam w stanie, to były tak ogromne emocje i zresztą każdy rok, w którym uczestniczyłam w konkursie, to było poznanie wspaniałych młodych ludzi, to było wiele cudownych rozmów z jurorami, rozwinięcie swojej pasji i poznanie też innego punktu widzenia. Także ja z Explore mam tylko najlepsze wspomnienia i cały czas chcę je tworzyć i być obecna tutaj właśnie w życiu Explory, motywować kolejnych młodszych kolegów, koleżanki, które właśnie się zmagają ze swoimi projektami i chcą przyczynić się do tego, do naszej przyszłości, żeby była lepsza. Oj, żeby była. Tego nam wszystkim życzę. Szczególnie wam, bo to jest wasza przyszłość. O tej motywacji za chwilę, ale chciałam ci jeszcze, Aniu, zapytać, wiesz, bo dzisiaj z okazji tych 10 urodzin Explory trochę sobie tak wybiegamy dookoła w różne inne wątki związane z rozwojem młodych talentów. Na ile widzisz rolę mentora, rolę nauczyciela, pedagoga, który pomaga przy projekcie, który wyjaśnia wątpliwości? Czy w twoim życiu, jako młodej naukowczyni, taki ktoś obok, taki właśnie, wiesz, Dumbledore, można powiedzieć, był albo była i tobie to pomogło? Tak, oczywiście ja zawdzięczam bardzo dużo wiedzy, wsparcia i właśnie takiego mentorowania mojej nauczycielce od chemii, pani Jolancie Wolskiej, która była ze mną właśnie na Gdynia Explore Week 2019 i właśnie dzięki pani Joli weszłam w ten świat naukowy, poznałam tajniki pisania prac, tego jak pracować w laboratorium i myślę, że taka osoba jest niezwykle potrzebna młodym ludziom, ponieważ czasami wątpimy ze względu na przykład na nasz wiek, że jesteśmy bardzo młodzi i być może nie powinniśmy już tak kreować takich projektów i tutaj mówić, że chcemy zmieniać świat. A taka osoba, która ma już doświadczenie, często może w nas obudzić jeszcze większą ciekawość świata i powiedzieć: działaj, nie poddawaj się, twój pomysł jest super, trzeba pracować, musisz dalej się rozwijać, ale to ma potencjał. Więc zarówno mentorzy, nauczyciele, czy ktokolwiek, kto chce nas wspierać, myślę, że to jest niezwykle cenna rzecz, z której powinniśmy korzystać. No taki człowiek, jak mówisz, który ci powie, idziesz w dobrą stronę, tak? To ma sens. I wtedy od razu poczucie własnej wartości naukowca i naukowczyni rośnie i wie, że ten projekt być może właśnie będzie przenosił góry. Daria, a powiedz, jak ty wspominasz Explory 2017 rok? Co się działo, jak to było w twoim życiu? Czy to było ważne wydarzenie? Tak, to faktycznie już wiele lat temu i to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Niestety w moim przypadku ja nie mogłam wziąć udziału w całym wydarzeniu, ponieważ byłam w szpitalu. Także może wiele osób mnie pamiętać z tego roku, ponieważ byłam tą słynną osobą, która była w szpitalu w trakcie finału. Ale na pewno sam udział i to, co osiągnęłam w trakcie Explory, miało bardzo duży wpływ na moje życie i potwierdziło to, że chcę kontynuować moją naukową karierę. I na pewno pomogło też mi się dostać na studia. No i też poznałam wielu wspaniałych ludzi, łącznie z Anią, z którymi mogłam w jakiś sposób porozmawiać o naszych planach, o tym, że mamy jakieś pomysły i to był bardzo motywujący czas dla mnie. Tutaj bardzo wiele osób, również wczoraj laureaci Explory z lat wcześniejszych, podkreślali, że ten klimat takiej wymiany, tego spotkania, pogadania, no czekamy, żeby to wróciło w kontekście pandemicznym, żebyście mogli oczywiście przez komputer, można przez ekran, tak, ale żeby sobie po prostu przybić literalnie piątkę. Daria i Aniu, też do ciebie to pytanie, ale od Darii zacznę. Teraz trwa rekrutacja do konkursu Explory, do kolejnej odsłony tego konkursu. Gdybyś, Dario, jakby chyba, że uznałabyś, że nie zachęcasz, ale myślę, że jednak warto zachęcić młodych ludzi do tego, żeby się do tego konkursu zgłosili. Ale właściwie po co? Ja na pewno zachęcam do wzięcia udziału i uważam, że to jest świetna okazja, żeby właśnie poszerzyć swoje horyzonty i sprawdzić, w czym jesteśmy dobrzy i w czym chcemy jakby się specjalizować dalej. Ten aspekt też właśnie poznania wielu innych młodych naukowców jest, uważam, wspaniały i to jeszcze jest bardzo duża część tej motywacji, że nie jesteśmy sami i że są ludzie, którymi możemy się podzielić tymi pomysłami, którzy mogą skrytykować nasze pomysły.
I też na pewno taki przykład, że ciężka praca się opłaca, bo wielu ludzi startuje co roku i coraz bardziej ulepsza swoje pomysły i w końcu za którymś razem dochodzą do takiego momentu, w którym jest ta praca wyjątkowa i zostaje doceniona. Mm-hmm. Aniu, ty użyłaś takiego słowa motywacja. Powiedziałaś o tym w kontekście właśnie nauczyciela czy nauczycielki, który może nas motywować do rozwoju. A udział w takim konkursie może zmotywować? Co? Ja myślę, że udział w konkursie Explory to przede wszystkim nie tylko udział w konkursie, bo to nie jest taki zwykły konkurs jak olimpiada. To jest konkurs, na którym tak naprawdę to my decydujemy, co pokażemy światu i nikt do ostatniego momentu nie wie, co nowego pokażemy. I oprócz tego, że to jest konkurs, to też oferuje wiele wspaniałych programów, między innymi program mentorski, program grantowy i wiele różnych ciekawych webinarów. I myślę, że jest to idealne miejsce do tego, żeby rozpocząć czy rozwinąć już swoją karierę naukową w młodym wieku. I właśnie tak jak Daria też powiedziała, poznać wiele osób, skonfrontować swój projekt z jurorami, którzy mają ogromną wiedzę i są zawsze bardzo otwarci do tego, żeby nam doradzić, żeby pokierować nas na przykład, spróbuj jeszcze zbadać taki aspekt, inny. Więc wszystkim osobom, które nas dzisiaj tutaj oglądają, mogę z pełnym sercem powiedzieć, startujcie w Explory, bo to nie jest tylko startowanie w konkursie, który wpiszecie sobie później na studia, czy który przyczyni się do tego, że dostaniecie jakąś nagrodę. To jest pełen proces, to jest coś, co pozwoli wam poznać siebie i odkryć swoje pasje i je rozwinąć. Tak fajnie, Ania, powiedziałaś, startujcie w Explory, to ja powiem, dobrze, proszę pani, tak zrobimy. A teraz słuchajcie, na koniec, dziewczyny, jeszcze do was obu. Jestem ciekawa, jakie macie na dzisiaj plany, bo ja tutaj w studiu w festiwalu Explory, Gdynia Explory Week, przed ekranami młodzi naukowcy, badacze, badaczki, którzy się inspirują również takimi dziewczynami jak wy, bo jesteście takimi osobami, którymi warto się inspirować, na które warto patrzeć. Jakie macie dzisiaj zajęcia? Dużo roboty dzisiaj, Ania? Oj, dużo, dużo. Za godzinkę prowadzę webinar właśnie też na Explory o studiowaniu w Holandii, a później jeszcze zajęcia z chemii, z matematyki, bo za tydzień egzaminy, także roboty dużo. Czyli pół dnia dla Explory, pół dnia dla po prostu bieżącej roboty naukowej. No to tak, trzymam kciuki, balans Daria. Musi być, ale miejsce dla absolutnie. Explory kiedy zawsze. Się prześpisz? No? Kiedy jakiś odpoczynek? No, piątek, początek weekendu, to myślę, że czas się znajdzie, mam nadzieję. Tak, Daria, a u ciebie jak to wygląda dzisiaj? No dzisiaj też za godzinę zaczynam zajęcia ze statystyki, które pewnie potrwają trochę czasu, a potem jadę do laboratorium mikrobiologicznego pracować nad moją magisterką. No to trzymam kciuki i jestem tam z tobą myślami. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się naprawdę, że znalazłyście czas dla Explory po raz kolejny. To jest wzruszające, że i to pokazuje faktycznie siłę tego festiwalu i tej inicjatywy i tego konkursu, że takie dziewczyny, które już mają swoje życie, mają swoje naukowe wyzwania, znajdą ten moment, żeby jednak pogadać z młodymi naukowcami i naukowczyniami w Polsce. Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję.